Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Na wstępie pamiętaj, żeby zasubskrybować, jeśli tego nie robisz, skomentować ten film, polajkować ten film. Oczywiście Facebook, grupa Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Do rzeczy. W tym odcinku zrobię czarnego cwaniaka, czyli czarny salceson z tego, co mam. Będzie to salceson trochę inny, czyli mniej klasyczny. A z czego ty się tak cieszysz? Ja? Ach, to ja? Pomyślałam, że nie powinno się mówić czarny. Tu jest ten mój nóż, z którym trzeba jak z jajkiem, dlatego że ten nóż to jest, powtarzam to już na którymś odcinku, strach się bać. Serca ci dali, dlatego? Serca mi dali, bo żebym sobie serce wyciął pewnie tym nożem. Bandyty. Kochani, tak, to jest prezent od firmy. Proszę przysuń się, widać tak dobrze? Słabo wytarłeś, brzydko, ale teraz widać. Co wytarłem słabo? No, ja wytarłem. Przesadzaj, bo ty zawsze musisz namieszać. Ten salceson będzie z tego, co tu mam i co ja tu mam. Serce. Wieprzowe serce. Caluśkie. Golonka. Wieprzowa goleń tylna. Od razu sobie to wyłożę. I jest nera. I zrobić trzeba na zasadzie takiej, że trzeba to zapeklować. I tu mam już przygotowaną solankę. Solanka jest to stężenie 80 gramów peklosoli na litr wody. Mam tu jej 2 litry. Oczywiście będzie to za chwilę się peklowało. Jeśli będzie sytuacja taka, że tej solanki będzie za dużo, to po prostu będzie jej za dużo. Ale ma być zanurzone. Lepiej więcej niż za mało. Od czego zacznę? Może od tej goleni. Z tym nożem to naprawdę badziasz. Uważaj, żebyś po kości nie ten. Ten nóż do kości przetnie nawet. Potępisz. Zobacz, co się dzieje. Widzisz, co się dzieje? Aż trzeszczy. Aby ciało, oby ciało. Masakra. I zrobimy to tak, że musimy tą goleń teraz sobie oddzielić od kości i będziemy za chwilę ją peklowali. Więc ja sobie to może obetnę i za chwilę wrócę, jak już to będzie obcięte. Nie wiem, czy goleń, czy palce moje, zaraz się okaże. Obyło się bez ofiar śmiertelnych, ale niedużo brakowało. Bardzo niedużo. Tyle zostało. Kość oczywiście użyjemy do gotowania, bo będziemy to gotować. Cały ten wywar z tymi mięśniami, więc od razu do solanki. I teraz tą golonkę też sobie porozdrabniam do peklowania. Boże. Masakra. Masakra to jest. Jesteśmy przyzwyczajeni, nie? Nie jestem przyzwyczajony. Chociaż znaczy, fiskars... Fiskars był dobry, ale to... Ale ja ostatnio widziałam takiego fiskarsa w sklepie. Tamtego? No, takiego. Takie są jak w zestawie, identyczne, no. Były trzy. Zestawie z fiskarsa? Tak. To znaczy trzy noże były. Dwa rodzaje, większe i mniejsze. I co? Co chcesz powiedzieć? No nic, no mamy tamtego, no to nie potrzebujemy. Tamtego mamy, ale ten... Patrz, dotykam tylko. Porozdrabiać, pozanurzać. Skórę też tak, żeby o. Ja pierdzielę. Słychać ten szum w ogóle? Wszystko razem peklujemy. Od razu sobie to porozdrabniam, żeby było widać. I za chwilę. Boże, palec to by. Trzeba na to uważać. Dzieciaki mają mi się do tego noża. Wiedzą, mają się. Kończyny. Golonka w solance. Od razu sobie rozprawimy serducho. Widzisz? Ja złamałem, przeciąłem nie jedno serce. Nie? Co? No na pewno. A co tak się zastanawiasz? Hmm? No. Cię nie ma się zastanawiać. Słuchaj. To też tu. Praktycznie bez, nie no jeszcze, bo tu jeszcze jest takie jedno maleńkie serduszko, znaczy kawałek. A uważasz, że się to zmieści? To, co będzie nad, czyli za dużo, no po prostu wyleci się
odleje, ale chodzi o to, że to ma przykryte. I nera. Nerę, jak oczyścić, pokazywałem kiedyś w jednym salcesonie. Czyli salceson a la włoski. Nie oglądasz mojego kanału? No nie wiem, chciała, żebyś przypomniał. No to przypomniałem. Odcinamy wszystkie te... Ty uważaj, Boże. Wiem, że uważaj. Zawsze mi mówisz uważaj. Cały czas. W nocy uważaj, teraz uważaj. I tak cały czas. Bo się rzucasz przez sen. Aha, to ty o tym myślisz? A o czym? Znaczy o tym... Aha, nie, no tak po prostu. Grozisz mi nieraz. To niepotrzebne. To jest oczyszczone. Nie, no tam kawałek jeszcze został. To może zostać? Gdzie został? No to takie. Daj mi się nagrywaniem. Dobra? Bo widzę, że trochę za dużo sobie pozwalasz czasami. Mhm. Jezu, poczekaj, bo palce się... Boisz się, nie? No jak się boisz? Operować się nożem. Bez spokój. Ja nie wiem, czy to nie jest zamach na mnie. No i myślę, że wiedzieli. Mateusz wiedział, co robi. Mateusz, wiedziałeś, co robisz podobno. O czymś nie wiem? O czymś nie wiem? Specjalnie to zrobił. To była jakaś zmowa. Tak. To niepotrzebne. Wszystko te takie nieładne. Jezu, że mi się naprawdę. Jezu. Jezu. Trzeba to pokazać moim kochanym widzom. Wszystko zasłaniasz tą. Jakby dobrze kręciła, ogromną to by było dobrze. To jest niepotrzebne. Ale zamarnowałeś. I teraz tak. Za dużo faktycznie będzie tej solanki. Włożę to, ale już nad zlewem, żeby to docisnęło jakimś talerzyczkiem. Odstawiam to na 24 godziny. Czyli to idzie do tej solanki i widzimy się jutro. Po zapeklowaniu teraz musimy to sobie przełożyć do garnuszka z wodą. Proszę, pokaż wodę, jak woda wygląda. Tak, to jest woda. A tu mamy zapeklowane mięso, które docisnąłem, tak jak mówiłem, talerzyczkiem. I mam też, trzeba dosunąć, żebyś miała miejsce sprzątania, nie? To ty będziesz sprzątał, nie? Cicho bądź. O, się pięknie zapeklowało. Przekładamy to tutaj, do tej wody. I będziemy to za chwilę gotować. Ale to nie jest jakoś tam wyszczególniony czas. Musimy sprawdzać po prostu, czy jest w miarę miękkie, dlatego że golonka to nie jest taka prosta rzecz, żeby nam bardzo szybko się zagotowała, zmiękła. Skóry, wszystko, skóry potem będziemy przemieliwać. Czemu trzymasz tak ten talerzyk pokracznie, dziwacznie? Dobra, no to znaczy, żebyś miała miejsce sprzątania ci tutaj, a ty... No ale to przecież ty będziesz sprzątał, to możesz nie, położyć. Nie, no ty będziesz sprzątała. Weź, bo moi kochani widzowie uwierzą w to jeszcze. To sprzątam z domu. Nawet nie tknę. Powiedz, że tak nie jest. To powiedz. No tak jest. Że nawet co? Nie tkniesz. Nawet nie tknę, tak jest. Dobra. Przełożone jest wszystko. Za chwilę to pójdzie na gaz. To odstawimy sobie pod boczek na razie. I coś wam powiem, kochani moi. Trochę tu nachlapałem. Jeśli chodzi o salceson, będziemy go robić z gotowej mieszanki do salcesonu. Ja jeszcze dodatkowo użyję, tak jak wspomniałem na początku, że będzie to salceson czarny, czyli z krwią. Jeśli chodzi o krew świeżą, płynną, trudno w tych czasach coś takiego. Można to zdobyć, ale trudno. Można użyć suszu krwi, który niestety wielu się jest niedostępny jeszcze. Można go kupić. Tu jest firma, z tej strony nie pokażę. Firma może to obejrzeć, więc firma zapraszam. To może być twoja reklama tej krwi. Susz krwi kupiony przez internet. O, tak to będzie. Ale to dopiero będzie potem, bo to dodamy do wywaru, po oddzieleniu mięsa i tak dalej, i tak dalej. A ta przyprawa to jest już gotowa mieszanka do salcesonu białego lub czarnego. Tylko dodana jest właśnie ta suszona krew.
50 gramów paczka jest na 4 kg salcesonu, czyli dodamy przyprawę dopiero wtedy, jak to będzie już ugotowane, przygotowane i wywar od wywar przygotowany, rozmieszany z tym suszem. Wtedy zważymy, ile to będzie miało i dodamy tą przyprawę na tą ilość. Oczywiście osłonki jeszcze przyjdą, sól, to do smaku, żeby to było lekko przesolone. Czy tak przesolone? Jak ty uważasz? Bo jednak to było peklowane, to może nie bardzo, tak nie? Żeby nie przeginać. Troszkę zobaczymy. Teraz na gaz i gotujemy. Po 2 godzinkach wyciągamy. Troszkę nam się przestudzi. Oddzielamy to, co będzie mielone i to, co będzie niemielone. Do wywaru przyjdzie ten susz, który wam pokazałem, przyprawa i tak to będzie wyglądało, więc dobra, wszystko odcedzone, czekamy aż przestygnie. Po wystudzeniu bierzemy się za krojenie, jak widać jest tu nas trochę więcej, jest Zuzia i Dorota, przepraszam się, to jest Dorota, mój nowy zakup, który okazyjnie kupiłem. Tak mi się napatoczył. Tamta oczywiście maszynka też jest, ale Dorota będzie wyręczała tamtą maszynkę, więc tak to wygląda. Teraz musimy sobie pooddzielać od tego mięsa skóry. Zuzia będzie mi podawała. Podawaj, proszę, to połóż mi, proszę. Dobrze, o, to jest skóra. I te wszystkie nieładne elemenciki tłustsze, właśnie tamte, będą mielone. Wiesz co, chyba trochę za mało misek mamy. Podaj mi, Wiktor, to jest w ogóle tu za tym, za kamerą jest 100 osób. Daj. Dobra. To coś wśród misek. Dobra. To będzie mielone, to do tej miski będziemy dawać to, co do mielenia. To, co zostaje w kawałku, idzie do miski tej. Dobrze, Zuzia podaje. Pięknie. Skóry na prawo. Panienki na prawo, panowie na lewo. Tak to było. Tak to jest na wycieczkach. A co się stało? Smałomówna jesteś bardzo. To my podamy. Serca podawa, jeba się w tym mięsie. To takie kawałeczki ładne. Jezu, poczekaj, Zuzia. No nie dogodzi mu. No ale to poczekaj, no ale tak równo podawa, nie? Jak tak to wolno, a potem wszystko na raz. Spokojnie. Tu, to jest... Tylko Zuzia, żebyś nie podstawiła palca pod ten. Tak, bo ten już jest niebezpieczny. Serce też. Najmniejsze kawałki to są serce, no. Chcesz kawałek spróbować? Wszystko dobre? Nie, podziękuję. Sitko ma... Co? Nie, podziękuję. Sitko makowe jest założone, o, skórę to też ją odcinamy. To będzie właśnie na zasadzie tego kleju. To na mniejsze kawałądziki. W peklowaniu właśnie jest mięso różowe, jeśli chodzi o salcesun. To jest nera. Przyjrzę się moja nadworna operatorka mojego najcudowniejszego telefonu. Do czego? Pokażę nerę. Chcę zobaczyć nerkę, jaka dobra jest? Dobra. O, dobra, proszę. Poszło. Nera. To też na mniejsze kawały. Będziemy to ładować w folijkę. Można to oczywiście w żołądek, tak? Żołądek, że dobrze powiedział. Jeszcze raz, jak chciałeś... Żołądek? Żołądek. To jest żołądek. Ja wiem, ja się sprawdzałem. Dajcie, żołądek. Zobacz, poczekaj, powoli, kochana. Uluśku. Pokroimy. Przyściutko. Wszystko po kolei, po kroczku, po maluczku. Tutaj jest, co my tu mamy? Skóra. To mięso, tu skóra, tu. Tu kawałeczek tego. I o, to będzie skóra tu, resztę tam. To przełóż skórę gambuszu razem. Nie, to skóra. Jedno to jest. Takie. To tam. No chciałam. No dobrze, że chciałaś. Super. I za chwilę będziemy to sobie mielić, tą całą resztę. Tak jest. Potem przyjdzie troszkę tego
wywarku i... Oczywiste, 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 oczywista oczywistość. Teraz od razu Micha ta i Doroda nam pomoże w tym momencie. Pierwszy. Jeśli to został Dorotę? Dorotę. Żebyś nie oklapała mi to. Dorota bardzo okazyjnie dołączyła do naszej rodziny, proszę Państwa, kochani moi. Naprawdę. Dobra, tak to wygląda, za chwilę dalszy ciąg. Dobra, to teraz tak, pomielone. Pokrojone wywaru 300 ml i teraz na te 300 ml wywaru zakładam, że tyle go tam dodam. Mów kiedy, nadworna operatorko. Ale co mam ci mówić? Ile tego proszku sypać? Tej krwi tego, wystarczy. Tej hemoglobiny tyle? No tak, to przecież nie masz tam dużo. Jesteś pewna? Tak. Jesteś pewna, na pewno. Na razie tak. I będzie na ciebie jak coś. Dlaczego na mnie? No bo ja tak powiedziałem. Bierzemy teraz blender. Ten blender popsułaś, więc muszę go sobie tu przytrzymywać, bo wszystko popsujesz. Się w ręcach pali wszystko. Byś mu kupił. Chodzi o to, żeby za bardzo nie nakłapać. Myślę, że chodzi o to, żeby ci to nie spadło. Co, żeby mi nie spadło? Na podłogę ten z banuszy. Ale... I co? Nie, będzie ok. Dobra. Inaczej, to wlewamy od razu tu. 300 ml. Tegoż. I teraz tak, waga jest wytarowana. Ona jest stara waga, nie patrzcie na to, że ona jest tam nie coś tam, powiedzmy... brudna czy coś, więc teraz zdejmujemy tą miseczkę i stawiamy tą miseczkę. I jaka waga jest, proszę Państwa, kilo 620, czyli 1,6 kg. I jak ja to teraz policzę? Jak ja to teraz policzę? 12,5 g na 1 kg. Ja to w pamięci policzę. 12,5. Czyli będzie 20 gramów, 19 gramów, dobrze mówię? Nie. Na 1,6 kg. 19 gramów. Tyle mi weszło. 19 gramów przyprawy do tego salcesoniku. Ile gramów jest na kilogram? 12,5, bo ta paczka jest 50 gramów i ona jest na 4 kg. Więc to podzielić na 4, to wychodzi 12,5 na 1 kg. Chodź tu. No. 19 gramów, dobrze ja to nazwałem? No ja nie wiem. Poczekaj, 12,5... Zuzia, przynieś ta ciemny telefon. Zuzia, przynieś mi telefon, może to policzyć. Zuzia się zmyła, tak jak widać, bo ręce sobie potłuściła za bardzo od tego mięsa. Policzymy wszystko na wizji, wszystko będzie jak być powinno. Policz mi 1,62. Nie upuść tego, mamy telefonu, bo to tam często ci spadają różne rzeczy. Jeden. Bo, no, daj mi to. Pokaż. 1,62 razy 12,5. 20, proszę Państwa. 20,2, więc damy 20 gramów tej psiprawy. No, tak właśnie damy. O, 11. I 20, by twarz strzelił. Inaczej się powinno mówić. Mhm. Teraz, to wydaj mi dużą myszkę, bo oczywiście jak zwykle mama mi nie podała. I teraz to rozmieszymy, wywołujemy. I sól. Sól będzie dodana, jak będzie taka konieczność, a raczej będzie. Ta skórka, te skórki sprawią, oczywiście można też żelatynę dodać, ale ja tego nie uczynię. Dodam to bez żelatyny. Te skórki nam wszystko ładnie skleją. To będzie potem parzone, jak już to nam się wszystko, czy to nam się, jak ja to wszystko wymieszam. Bo to ja mieszam, tak jak widać. Kochani moi,
Kiedyś mi ktoś zarzucił, że czytałaś to w ogóle? Jak ja mówiłem, kochani moi, co ty mówisz, ty wcale nas nie kochasz. Gdzie to w komentarzu? Nie. Nieźle, nieźle. Co nas bawi? Nic. Zawsze was coś bawi, ja to czekamy, nie wiem. Czekamy aż skończysz, bo zużyłeś gotowane grzyby. No dobrze, dobrze. Poczekaj, teraz użyję misulki. Misulko. Łyżczulko. Ty. Co? Petardita. Nic nie dodam. O Jezu. Smakuje jak salcesu. A jak ma smakować salcesu? Dobre to jest. Jest pan zadowolony, widzę. No, bardzo pięknie. Bardzo pięknie. Link do przyprawy oczywiście w opisie, nie? Także tam wszystko będzie, jakby nie patrzeć. Dobra, ja sobie przygotuję teraz osłonki do salcesu, no i zaraz wracam. Żeś sobie lejek wymyślił, byś sobie normalnie... To ty wymyśliłaś mi taki lejek, ja nie wiem, czy to pójdzie w ogóle. Teraz się ukaże wszystko. Dobra. Tak jak sama nazwa mówi, kochani moi, osłonki specjalne, jest napisane cwaniak jak nic. Właśnie. Nie wiem, czy ja dam radę przez to w ogóle coś zrobić. Zadecydowałaś tak, więc tak może będzie. Dobra. Ty sznurków nie uciąłem. Ja je dykam. Dwa sznureczki. Pyk. Jeden sznureczek. Drugi sznureczek. Biało-czerwony. Jezu, nie wiem, czy to przejdzie przez. Będę musiał wstać. Moje biedne plecy. Boże. Mój Boże, kochany. Co ty wymyśliłeś? No. Jezus. Mi roboty narobiła. 75 to tego. To trochę ostrożniej. A co? Tu się nachlapałem nic. Co nachlapałem? Jak szalony. Dobrze, że każdy słyszy, się do mnie, jak ty mnie traktujesz. Ty mnie traktujesz, moja droga. Kilo 600, 81, zrobimy dwie sztuki. Tego salcesonu. Faktycznie dobrze pomyślałem. Nie? Z czym? Żeby ci ten lejek wziąć sobie. Dobra, szkoda czasu, wiadomo, tak napełnić dwie sztuki. Dwie sztuki, dwa sztuki? Jezu. Dobra, o Jezu, myli mi się całkiem. To po tym podzdarnie. Przecież. Dobra, wyłącz, szkoda prądu. Parzymy 40 minut w 80 stopniach. Następnie wkładamy do zimnej wody do pełnego wystudzenia. Potem na coś tam wykładamy, żeby nam ociekło i do lodówki, żeby nam pięknie stężało. No, a rano już gotowe. Próbujemy oczywiście potem rano. Po parzeniu garnek do zlewu wstawiłem i dolewamy zimnej wody tak długo, aż woda z gorącej wymieni się na zimną i zostawiamy do pełnego wystudzenia. O, jeszcze ciepło, ale to chwilę potrwa i już będzie. Dobrze to wygląda, nawet bardzo dobrze. Zobaczymy rano zresztą. Dobra, widzimy się rano. I nadszedł czas na próbę i teraz będziemy kroić najlepiej ostrym nożem. I mam tu akurat ostry nóż. Wygląda dobrze. Stężało porządnie, bez dodatku żelatyny. Kochani, zaraz to przekroję i zaraz wszystko będzie jasne, ale generalnie na tym etapie wygląda to wspaniale. Ja to przekroję w połowie. Oczywiście to jest salceson czarny, taki po mojemu, dlatego że do czarnego salcesonu powinno być słonina, czy tam jakieś podgardle, takie białe akcenty przekroju. I teraz moja nadworna operatorka, powiedz mi, co ty widzisz. A coś tego. Ale zapachniło. Pięknota! No pięknie to wygląda. Weź tu się przybliż jeszcze raz. Tak ładnie. Jak się postarasz, to może na miniaturkę wrzucę. Dobra.
Dobrze to pachnie, bardzo dobrze. Ukroję od razu. Jest. I z gotowej przyprawy, bo z tarcesą zrobić, doprawić to jest naprawdę nie tak prosto. Więc tu mamy gotową przyprawę, gotowe proporcje podane, ile tego na kilogram farszu do tarcesonu. No pięknie, a jak się sklei pięknie, o mój Boże. I po robocie. Jeśli chodzi o osłonkę, to tak u nas chodzi. O. I teraz czas na to jest to właśnie. Pyszny. No, ujaz. No, martwiłem się o tą sól, ale nic, normalnie jest idealnie. Oczywiście według moich kubków smakowych. Pyszny. Naprawdę dobry. O mój Boże. Kochani, jeśli chodzi o tą przyprawę, link w opisie, tak jak mówiłem, oczywiście kod rabatowy Kostrzewski 10, również tą przyprawę, jak również te ładne osłoneczki kupicie w sklepie Jerups Polska. Jeśli film Wam się podobał, jeśli salceson Wam się podobał, nie zapomnijcie polajkować tego filmu. Zostawcie go sobie komentarz pod tym filmem. O subskrybowaniu chyba nie muszę przypominać, jaka ostrość fajna tego salcesonu. Jezu, fajnie. Kto nie subskrybuje mojego kanału, to niech w końcu zacznie go subskrybować. Dzwoneczek również naciśnij. Będziesz informowany, informowana o wszystkich nowościach na moim kanale. No i co jeszcze? Powiedz, co jeszcze? Pisz jeszcze? Mhm. To co jeszcze? Powiedz mi. Powiedz wszystkim. Nie powiesz? Nie. Grupa na Facebooku. Swojskie gotowanie i wędzenie. Zapraszam Was serdecznie na tą grupę, żeby być jednym. Jezu, wyszedł super, naprawdę. Rewelacja. No. Dla wygodnickich jak znalazł. Także polecam tą przyprawę. To naprawdę. Oczywiście jeszcze raz się przypomnę, że może być to salceson czarny, a może być to salceson biały, więc nie dodajemy suszu krwi i jest salceson biały. Także to tyle. Pozdrawiam, miłego dnia i zdrowia przede wszystkim. Cześć.